Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem mówić o suplementach diety. Przede wszystkim chciałem poruszyć temat lucerny. To po hiszpańsku się nazywa afalfa. I lucerna ma to do siebie, że jej tabletki wzmacniają naszą przyszynkę, odżywiają naszą przyszynkę, wzmacniają nasz mózg, nasze systemy myślowe. Ona się bardzo ładnie łączy. Afalfa ma witaminę K i ma inne po prostu składniki, które wpływają na nasze dobre samopoczucie i też również dodają nam dużo siły. Także osobom, które pracują fizycznie, które pracują mentalnie na komputerze, pracują właśnie, mają ten wysiłek mentalny, właśnie polecam bardzo tą lucernę, czyli po hiszpańsku afalfa. Ponieważ ona spowoduje, że drodzy kochani, będziecie mieć dosyć dobrze wzmocnioną szyszynkę. Ja dodam, że jeszcze jeżeli mówimy już o szyszynce, chciałem poruszyć temat naturalnego kakao. Naturalne kakao, które jest ekologiczne, które jest bez dodatków chemicznych, również wzmacnia szyszynkę. Dlatego Indianie, właśnie Majowie, pili roztwór kakao i no, był to ich po prostu taki rytualny jakby drink, prawda? Chciałbym również nie zapomnieć o radioli. Radiola to jest właśnie taka roślina, którą brali Wikingowie. Właśnie ta roślina wam daje siłę tytana. To jest właśnie radiola. Nie tylko wam daje siłę, ale również wzmocni wasz umysł, wzmocni waszą pamięć. Ja dodam, że w Szwecji właśnie radiole zażywają osoby, które studiują, które pracują mentalnie, czy to przy komputerze, czy mają jakieś stanowisko zarządzania, no to właśnie te osoby w Szwecji właśnie biorą właśnie radiole. To była roślina bardzo popularna wśród Wikingów. No i ja, drodzy kochani, wam również polecam tą roślinkę. Osobom, które również mają dosyć spory wysiłek fizyczny i chcą się potem pod wieczór zrelaksować, polecam również Noni. To jest właśnie taki suplement diety Noni. Są taki służ zrobiony właśnie w takich formie takich tabletek z Noni. To jest również roślina, która promieniuje na plus 30 i ta roślina ma bardzo wysoką energię i jest bardzo uzdrawiająca przede wszystkim na wszelkiego rodzaju wrzody, infekcje, problemy jelitowe, problemy z trawieniem. To właśnie jest Noni, który ja Państwu polecam. Właśnie tutaj jest Teneryfy i można z niego również robić soki. Jeżeli ktoś żyje na wyspach tropikalnych, może ten Noni po prostu zdobyć, zrobić z niego sok z dodatkiem soku z pomarańczy i wówczas będzie dobra kombinacja smakowa i również ten sok jest bardzo zdrowy. Na marginesie, drodzy kochani, chciałem wam również skomentować, że nasza firma Energy Aaron produkuje aronit, który jest odpromiennikiem naturalnym, bardzo zdrowym. Możecie go zakupić na linku pod naszym YouTube'em. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.